Dzień dobry Państwu. Witamy z mieszkania pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Witam panie profesorze. Witam gorąco. Dzisiaj kolejny odcinek, a raczej kolejna część alfabetu Jerzego Roberta Nowaka. Kolejna część hasła Andrzej Duda. Proszę bardzo, na temat naszego obecnego prezydenta. No tak, ja w ogóle polecam na początku od razu wszystkim słuchaczom, żeby sobie tak sprawdzili w internecie dwa hasła w związku z Dudą. Andrzej Duda o antypolonizmie i Andrzej Duda o antysemityzmie. Otóż o antypolonizmie zero. Nikt nie znajdzie. Nic nie znajdzie, bo on na ten temat się nie powiada dla niego. Ale o antysemityzmie jest bardzo wiele. Zupełnie jakby był prezydentem Izraela, a nie Polski. No i przy tym ja już mówiłem, wspomniałem o tym. W Kielcach mówiłem, jak on się tam zachował w starym propagandowym stylu. Przypisał Kielczanom pogrom i to ilustrowano wierszem jego teścia, Polakożercy. Potem mówiłem o wiązku z Weissem i witą w Izraelu i obściskiwaniem się między innymi z najgorszym izraelskim Polakożercą Reuvenem Rivlinem. A teraz chciałbym wspomnieć o jeszcze innej sprawie. Mówiłem o Stanach i Duda tam z Foxmanem, też antypolskim i antykościelnym, i wszędzie małe bredzonka o antysemityzmie, choć antypolonizm jest na dużo większą skalę rozwinięty. W ogóle zapomniałem nie powiedzieć o tym sekretarzu Światowego Kongresu Żydów tam przy okazji, który w 1997 roku powiedział, że należy Polaków tak naciskać, dotąd obrzucać błotem, i nie tylko błotem, aż ustąpią w sprawie roszczeń żydowskich. Notabene nie dopiął swego celu, bo go w międzyczasie wyrzucono ze Światowego Kongresu Żydów. Choć dziwię się, że nie zapuszkowano, bo okradł ten kongres jako sekretarz na $1,5 miliona. To coś dowodzi moralnej strony oszczercy. I teraz chciałbym powiedzieć o innej bardzo fatalnej sprawy w wykonaniu Dudy, że jeszcze przed wytypowaniem pana Weissa do orderu Orła Białego, na parę miesięcy przedtem, Duda mianował generałem pośmiertnie Jana Karskiego, byłego kuriera. I dla mnie kuriera tyle, że w ostatnich 15 latach życia Polakożercy, kupionego przez Żydów na różne sposoby, o tym powiem, ale sam Karski był rzeczywiście dzielnym kurierem w czasie wojny, ale nie robił sobie potem ogromną reklamę. Z pomocą masonów, bo Rotary Club przyznaje się do niego, że już od 1936 był z nim związany. 1936, już przed wojną, a poza tym przeczytałem, że kto go szczególnie promował? Rettinger. Józef Rettinger. Jedna, nie tylko mason, ale jedna z największych świń w historii XX-wiecznej Polski, nie tylko Polski. Świata w ogóle. Tak, bo świata. W Meksyku przecież. W Meksyku doradzał Eliaszowi Kallesowi, temu ludobójczemu mordercy masońskiemu, który prześladował katolików, mordował księży, niszczył kościoły. Walczył z Kristeros. I wywołał właśnie bunt Kristeros, zwykłych wieśniaków. Wojna trzyletnia 1926-29, która spowodowała śmierć 100 tysięcy osób. Ale trzeba przyznać, że Kristeros okazali się niezwykle dzielni. Kościół tam meksykański nie zachował się najlepiej, bo przyjął ugodę pod naciskiem Watykanu, a tamci wyaresztowali człowiek Kristeros z Jenacka, no ale później i tak. Tak się kończą ugody z masonami. Bardzo dobrze. Ale potem z kolei jednak protesty trwały i jeden z kolejnych prezydentów, Cardenas, to zakończył tą całą nieprzyjemną
fatalną wręcz aferę, ale Rettingen odgrywał ciemną rolę i w Polsce przy Sikorskim. Tajemnica śmierci Sikorskiego to pewno zna, także różne tego typu rzeczy. No ale dlaczego jeszcze odeszli na chwilę, nie pamiętam, no dlaczego doszliśmy aż do tych masońskich, tych, aha, wspieranie Karskiego przez Rettingera. Od Karskiego do Rettingera. Promowanie takie. No ale co było ciekawe, jeszcze w 40 roku, 41 on był uczciwy, już kilka lat potem nie był, zauważcie. Bo w 40 roku, jak pisał raport o sytuacji Polaków na Kresach, czy wschodnich, i Żydów w Polsce, to jednak przyznał, że o donosicielskiej roli Żydów. Pisał wtedy, że Żydzi, między innymi wszystkie młodzi, a tych było najwięcej, i proletariaccy zachowywali się fatalnie uczciwie wobec Polaków, denuncjowali ich i tak dalej, co potem wywołało niechęć antyżydowską w Polsce, jak wieści zaczęły przenikać. Lepiej zachowywała się na ogół inteligencja, nie cała, to wtedy było cały szereg tych zdrajców żydowskich poetów, różnych Lewinów, innych, którzy zdradzali Polskę, ale i lepiej zachowywali się zamożni Żydzi. Się o, najlepiej ci, którzy mogli najwięcej stracić. Tak. Natomiast co jest ciekawe, że Gross na przykład pomijał, całkowicie pominął fałszujące fragmenty raportu Karskiego, które były dla niego niewygodne, bo demaskowały rolę wielkiej części Żydów tam pod zaborem. Ale mówię, wtedy było to uczciwe jeszcze, ale i w 1944 roku wydał książkę w Stanach, pewien rarytas mam tu, Story of Secret State, wydana w Bostonie w 1944 roku, Historia Państwa Podziemnego. I ona stała się bestsellerem dzięki temu, że wydawcy nakłonili go też do dodania trochę fałszów, jakiegoś romansu, ale najgorsze było takich samochwalstwa też pana Karskiego, bo on się chwalił, ja to nawet sobie zaznaczyłem, na parunastu stronach Bełżec, 339-352, skonfabulował historię, że zakradł się w mundurze strażnika estońskiego do obozu zagłady w Bełżcu. No bohaterstwo, tyle że nigdy tam nie dotarł, bo był z 50 km od Bełżca i w tej książce o Karskim dwóch autorów, Amerykanina Wooda i Jankowskiego, jest to przyznane delikatnie i w słowniku Żydów też jest też tak delikatnie. Czy potwierdzone to jest? Nie, że nie był. Że nie był. Nie był nigdy, że był 50 kilometrów od tego całego Bełżec, to nawet jak oni to zrobią. Pięknie. Miasteczko, do którego przyjechał Jan, nie było Bełżcem i on sam o tym wiedział. Ale już w raporcie ogłoszonym w sierpniu 1943 Jan umieści obóz najpierw 12 mil, a potem 12 kilometrów od Bełżca. Gdy zaś w 1944 roku zaczął publicznie mówić o swojej misji, miasteczko, w którym się znalazł, stało się samym Bełżcem. Najwyraźniej wraz z upływem czasu myliły się, tylko drań, bo inaczej nie powiem. Chciał dodać sobie sławy, jakie ten, i 13 stronach opisywał rzekomą wizytę w obozie zagłady. Mówię, w słowniku judaistycznym też to sprostowano jego rdzenie. A Michalkiewicz nawet porównał tam jego jakieś relacje, czasowo nawet nie mógł tam dotrzeć. Mhm. Natomiast Żydzi skorzystali z tej okazji, że go nakryli szybko na kłamstwie i go szantażowali. To był jeden z powodów, dla którym zaczął służyć potem Żydom. A służył bardzo mocno, przez kilkanaście lat po prostu, przez 15, atakował Polaków w wszelkich debatach polsko-żydowskich. Na przykład mam materiały z Dziennika Związkowego w
Chicago, opisujące, jak on występował, i to wręcz, że Polacy i szmalcownicy i wszystko tak ostro, w debacie w Muzeum Holokaustu. A po stronie z polskiej był profesor Pogonowski, autor, świetny patriota, Jews in Poland. Może pokażmy jeszcze raz, tak, bo to jeszcze go jednak pokażę, bo jeszcze to jest inny film, inny film. Nie tak. Wszyscy oglądali poprzednie odcinki. Tak. Dodam, że Pogonowski nie dostał żadnego odznaczenia nigdy. Ja apelowałem do Dudy rok temu, bo x książek o Polakach, artykułów w obronie. Bez odzewu. Bez odzewu. I tu jeszcze chodzi o Pogonowskiego. Tam była też ładna historia, opowiadam Pogonowskiego. Nie mógł przybyć do Polski, był chory na chorobę Heinego Medina przez 60 lat. I w takiej dwugodzinnej rozmowie telefonicznej, gdy się nudził bardzo, a najdłuższa rozmowa moja telefoniczna w życiu, opisał mi różne story. Między innymi Pogonowski był głównym rozgrywającym ze strony polskiej w tej bitwie. I chytry żydowski organizator podszedł do niego w czasie tej debaty przeciw Kerskiemu i powiedział: panie profesorze, tam ktoś coś majstruje koło pana samochodu. Ten był na wózku. Zanim ruszył tam pół godziny, no to tam trochę się szalał. Oczywiście nic się z samochodem nie działo. Nic się nie działo, po prostu metody takie. Tak. No ale dlaczego Karski tak popierał Żydów? Pierwsza rzecz, szantażowali go sprawę tego kłamstwa. Druga rzecz, dostał wysoką emeryturę z Izraela. Żydzi potrafią się troszczyć o świadków wydarzeń, w przeciwieństwie do nas. A trzecia rzecz, najlepsza, ponieważ Karski był kabotynem z natury, to powiedziano mu, że jak będzie dokładał Polakom, to dostanie, załatwią mu pokojową Nagrodę Nobla. I nawet go śmianowano do tej był nagrody. Był nominowany, tak. Ostatnia sprawa jeszcze, czy miała wpływ na to jego żona? I jaki był stosunek żony Karskiego do Polski i Polaków? Kolejna sprawa. Jego żona, Żydówka, śpiewaczka i tancerka z synagogi, nienawidziła wręcz Polaków. I tu jest pytanie, dlaczego zgodziła się wyjść za niego za mąż. Bo nie zgadzała się, jak byli Polacy goście, to idź z tymi Polaczyszkami. Tam z nim rozmawiała po angielsku, znała bardzo dobrze polski, ale znów ciekawy element. Potem popełniła samobójstwo. I trochę się zastanawiałem, czy w tym, że tak nienawidząc Polaków wyszła za Karskiego, czy nie kazała jej to zrobić gmina, żeby się poświęciła dla interesów żydowskich. To były tak w historii, jak tam Żydówki się w imię... No, Żydówki odgrywały wielką rolę w polityce żydowskiej. Bo popełniła samobójstwo i tak tu w tym razie niesamowita sprawa. Ale mi opowiadał najwięcej o Karskim Pogonowski i wdowa po Stefanie Korbońskim, słynnym delegacie Polski na kraj w czasie wojny, Stefanie Korbońskim, który później był jedną z najbliższych osób Mikołajczyka i zdołał uciec na zachód. I opowiadała niesamowite story, a pani miała już 90 kilka lat, byliśmy wtedy wraz z Michalkiewiczem w Nowym Jorku, odbiliśmy Nowy Jork dla PiS-u, bo był przedtem zawsze głosowany, ale tam były spotkania, setek osób dosłownie przychodziło. No i co powiedziała, że ten facet był niezwykle pazerny na pieniądze, Karski, że w 1946 roku policja brytyjska złapała go na granicy przy przemycie złota i dolarów i uratował go ówczesny ambasador polski, Raczyński, polski w Londynie od więzienia i nieprzyjemności. Późniejszy prezydent chyba. Tak, chyba, nie jestem pewny w tej chwili. Ale co było dalej?
Otóż wspomniałem o tych jego finansowych pazernościach, bo on potem zarabiał na nieruchomościach, to znaczy sprzedawał je po wyższej cenie, jak odremontował. Polonii się to na ogół nie podobało. Był też współpracownikiem CIA, o tym tu piszą szerzej ci jego panegiryści, wykładał w duchu mocnego antykomunizmu w Ameryce Łacińskiej, w Azji, dużo zarabiał. I jak się wie o tym, to tym bardziej zdumiewające było nagle zachowanie Karskiego wobec Kwaśniewskiego. On niesamowicie mocno poparł kandydaturę Kwaśniewskiego na prezydenta w 1995 roku. W wywiadach, tekstach dla Trybuny Postkomunistycznej, idealizując przy tym strasznie rządy komunistyczne. I teraz ja podejrzewam, że Kwaśniewski, znając jego pazerność, dał mu nieźle w łapę, realnie, bo a teksty były straszne. Ja to mam i opiszę też, bo w książce na ten temat zacytuję dokładnie. Wywołały protest 5 działaczy byłej Polski podziemnej. Nowaka i Zielańskiego nie jest to bohater mego romansu. Ale też zaprotestował. Tak, Bartoszewski też zaprotestował. Pomian, Zofia Korbońska i to wielki tekst na łamach Rzeczpospolitej się ukazał, gdzie mu zarzucono, że jest odstępcą od tych ideałów, które prezentował, że w ogóle są to teksty fatalne, bo on wybielał komunistów od Bieruta po Jaruzelskiego w tych różnych tekstach, a nawet miał taki program Godzina Szczerości, gdzie wręcz chwalił nawet Bermana, Cyrankiewicza w różnych okazjach, twierdził, atakował Kościół, atakował prawicę, ale Bermana nawet. Także, a wszystko twierdził, że komuniści polscy to nie mieli wyjścia. Kreml decydował, więc biedacy, a i tak ratowali, co było możliwe. No więc tego typu twierdzenia w kontekście i Bieruta, i tego drugiego, i Jaruzelskiego, no musiały zdenerwować naszych działaczy podziemia. Ale później była kolejna rzecz, za co go strasznie mocno atakowałem. Bo on już stał się, jak tu piszą, przedstawiał się jako chrześcijański Żyd. Czasem mówi, że Amerykanin. Już polskość... Ale on był żydowskiego pochodzenia? Nie, raczej nie. Ale w każdym razie, bo chyba nie pisał takich rzeczy w raporcie w sensie. Ale później widział, że na tym może zarobić, na tej swojej prożydowskości, i ten poparciu ciągle tak akcentował. Czyli takim szabezgojem stał się. I że nie czuje się, wyraźnie nie czuł się Polakiem, choć przyjechał, że on jest Amerykaninem, tam ciągle akcentował. I przy okazji fałszował historię. W duchu tak negatywnym wobec Polski, ja to już podniszczona moja książka z 98 roku, czyli ile tu, z 18 lat temu, gdzie ja krytykowałem go w pierwszym tomie zagrożeń dla Polski i polskości, bo jegomość potrafił w wywiadzie dla postkomunistycznej Trybuny, głównie tam dawał wywiady albo dla Wiadomości Kulturalnych starego agenta KTT Teplica w polityce. Takie, polityce, a on, dla Wiadomości Kulturalnych on osobne takie pismo dostał, najpierw głównie, które upadło potem. I, czyli dla niego Gazeta Wyborcza to była prawica. No tak. No i on tu podał taki wywiad 3 lutego 1997 dla Trybuny. Polska Mesjasz czy Wrzód. Powiedział w nim wprost. Przecież Polska to jest teren w Europie, który w XIX wieku, jak to odkryłem w dokumentach, nazywany był w kancelariach dyplomatycznych ropiejącym brzodem Europy. Toż powiem, skąd on to wziął. Ropiejącym brzodem Europy nazwał nas kanclerz zaborczy Austrii Metternich, bo dla niego Polska to była rzeczywiście brzodem, bo polscy dowódcy, generał Bem i generał Dębiński, dowodzili Węgrami przeciw Austrii. Sam Bem był na barykadach Wiednia przywódcą powstania przeciw Habsburgom. We Włoszech dowodził generał Krzanowski. Ale był to, a dla innych,
to dla takiego kanclera. A ja tu wymieniam całą listę, bo tak mnie to wtedy wkurzyło. Słynny Wiktor Hugo nazwał Polskę rycerzem Europy. Historyk francuski Michel pisał o Polakach jako narodzie wspaniałym, narodzie najbardziej ludzkim. Przywódca węgierskiej Wiosny Ludów Lajos Kossuth stwierdził, że sprawa Polaków jest sprawą Europy. Giuseppe Garibaldi stwierdzał, że sprawa Polska jest sprawą całej ludzkości. A duński myśliciel żydowskiego pochodzenia George Brandes pisał, kochać Polskę i wolność to jedno. A tam w tym wywiadzie Chiny jeszcze atakował w ogóle historię Polski, a idealizował carów, że po co my, głupio się tak buntowaliśmy, a księstwo warszawskie nazwał idiotycznym. A wróciliśmy dzięki temu na mapę. Także, o tu widzę, że ten czas pędzi. W każdym razie może przejdę do innego tematu. Odznaczenie. Ja mówiłem o Weissie, ale jest tu inna jeszcze sprawa. Ordery. Dla kogo dam? Otóż Lech Kaczyński może miał swoje różne błędy, ale jeśli chodzi o politykę odznaczeniową, to zrobił dużo lepiej, dziesięciokrotnie lepsze od Dudy. Bo Duda po pierwsze za bardzo działa kumotersku, tam zbyt wiele dla Krakowia, nam to osobno, a najlepsza była sprawa, że on to, co Gadowski Witold pierwszy mu wytknął z oburzeniem, że włączył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, miał dwa miejsca, to włączył profesora Kaweckiego z Radia Maryja związanego, ale drugiemu dał Andrzeja Sabatowskiego, liberała, niekompetentnego zbytnio, ale faceta, który był pełnomocnikiem do spraw etyki słynnego, sławetnego, raczej Hajdarowicza, i to akurat wtedy ten wyrzucał Lisickiego i innych. Także były z tego powodu różne oburzenia. Ale dlaczego dał tego pana? A bo to był ojciec narzeczonego Kingi Dudy, który już był nawet tak już blisko orzenku, że w Toskanii przebywał z Dudami. No, ale jak dać przeciwnika w gruncie rzeczy do tak wpływowej Krajowej Rady? Ale poza tym to mi się nie podobało, że dał dla Weissa, a nie dał na przykład dla, no, Finkelsteina to byłby ideał, który w przeciwieństwie do Weissa, który ciągle roszczenia wobec Polski wysuwa te 65 miliardów dolarów, a Finkelstein to demaskuje. Inna, Dora Katzelson, nie ma żadnego znaczenia, znałem ją, nawet z paru miał, chodziło o audycję w radiu. Wspaniała Żydówka Jankiel z Spódnicy, która atakowała Grossa, atakowała Skubiszewskiego za zaniedbanie kresowiaków i nie ma żadnego znaczenia, niepoprawna politycznie. Nawet film o niej z 98 roku jest dalej wstrzymywany. Dlaczego nie dano dla Hemara na przykład, bo tam z wojny też dawano i powojennych, a Marian Hemar, wspaniały polski patriota żydowskiego pochodzenia, który odpowiedział na skargi Żydów odchodzących z armii Andersa, że jest antysemicka, że oni są leserami, nie chce im się po prostu walczyć. No i Hemar, polski patriota, twórca kabaretu antykomunistycznego, nie ma żadnego odznaczenia. A na przykład nie odebrano orderu Grossa, tyle czasu minęło, ponad półtora roku, a ten się wykręca. Dlaczego? A nie odebrano orderu Sorosowi, o, jeszcze mówiąc o Michniku i całym mnóstwie innych. Także za to przyznano order dla Dziwisza, kamerdynera, mówiąc nawiasem, bez żadnych własnej indywidualności, to order Orła Białego. Jeszcze jedno, bo to tylko zaznaczę, miękkość Dudy, może będzie jednak trzeci odcinek. Ja przypomnę, że w kwietniu 2016 roku Duda zaproponował, wystąpił z apelem, przebaczmy sobie nawzajem, to było też do opozycji, a pytam,
co miała SLD nam wybaczać, co miała nam wybaczać PO, Nowoczesna i tak dalej. To nie my zamordowaliśmy blisko 90 osób przez nieznanych sprawców od 89 roku. Przypomnę od księdza Niedzielaka, Suchowolca, Zycha, Pańko i tak dalej. A odmówił tu je, i nawet wtedy Kaczyński 10 kwietnia od razu ostro polemizował z tą twierdzeniami Dudy. I dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Odmówił udziału w Marszu Niepodległości, kolejne, ale za to zapowiedział w listopadzie zeszłego roku, że jak będzie przyszły marsz, to znaczy w tym roku, to on pójdzie z wszystkimi. A ja uważam to za głupotę. A dlaczego mamy iść na przykład z Kodem, z Platformą, z Palikotem? No po prostu dla mnie jest to poza wszystkim mięczak do kwadratu i tu nie ma czasu drugiej części pomiędzy nim, jak pisarz słynny Srokowski go krytykował za to miękkość wobec Ukraińców. No jest na temat miękkość, ja mam zamiar napisać na blogu, podwawelska miękkość prezydenta Dudy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak Państwo słyszeli, zapowiadamy trzecią część hasła Andrzej Duda z alfabetu Jerzego Roberta Nowaka. Myślę, że za kilka tygodni ją nagramy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję.